Meksiko, Meksiko! W dzisiejszym odcinku zebrałem ponad 100 widzów tylko po to, żeby sprawdzić, czy armia 100 widzów da radę armii 100 pillagerów. Zasady są proste. Widzowie mogą zdobywać rzeczy na własną rękę oraz zbudować fortyfikacje. I tutaj się zaczyna problem, bo pillagerzy nie umieją myśleć. Więc po drugiej stronie ja rozbuduję całą armię pillagerów, tak żeby ten pojedynek w ogóle miał sens. Ale zanim napiszecie, że Toknes, przecież ty też nie umiesz myśleć, to zostawcie łapkę. Łapkę w górę. Będę naprawdę bardzo wdzięczny. Jeżeli chcecie więcej odcinków ze 100 widzami i testowanie granic, do których niewątpliwie jeszcze nie doszliśmy, a które miniemy i pójdziemy dalej. Więc zostawcie łapkę w górę, bo wszyscy widzowie są już gotowi, więc zaczynajmy. W tym momencie włączyłem im możliwość niszczenia rzeczy i tak jak widzicie, zaczynają sobie tutaj kopać. Oczywiście, poza samym drewnem mają jeszcze jakieś surowce, głównie to złoto i żelazo, żeby nie było za łatwo. A my w tym czasie zaczniemy przygotowania armii villagerów. Znaczy pillagerów, nie villagerów. Warto wspomnieć, że mamy cztery rodzaje pillagerów, więc to są illagerzy. Mamy windykatorów, którzy biegają z siekierami. Mamy pillagerów, którzy strzelają z kuszy. Mamy evokerów, którzy czarują. Jest jeszcze iluzjoner i wszystkie te cztery typy illagerów użyjemy. Dobra, sorry, wami się muszę zająć. Ej, z nich to temy w ogóle wypadłem, naprawdę bogato. No dobra, więc słuchajcie. Zacznijmy od tego oczywiście, żeby zbudować jakieś mury. Mury, na których będą stali nasi kuszarze. Kuszarze? Tak się mówi? Kuszarze? Niech będzie. Kuszarze. Set stone bricks. Okej, okay, więc mamy mur i teraz... Darkness, ten mur jest beznadziejny. Spokojnie, spokojnie. Zróbmy sobie teraz pierwsze stanowisko. Nie wiem sobie, czy ono nie powinno być takie z dwóch stron. Dobra, spróbujmy, słuchajcie, zrobić co w naszej mocy, więc proszę bardzo. Dobra, mamy takie coś, czy oni są będą w stanie strzelać? No oczywiście, że będą w stanie strzelać. Dobra, to nie było tak oczywiste, ale zobaczymy, zobaczymy. I teraz tak, robimy sobie copy i chodząc po prostu w prawo wklejamy sobie to co jakiś czas. W sumie możemy to wklejać całkiem gęsto, bo widzów na arenie jest 137. O, już 132 na czacie właśnie wyświetliło. Więc zrobimy tak, żeby pillagerów też była równa ilość. No dobra, mamy to. Oczywiście jeszcze na środku jest potrzebna brama, więc tutaj zrobimy bramę i dlatego też ten part przerobimy totalnie, żeby był inny od innych partów. Dobra, coś takiego? Chyba tak. Chyba coś takiego styknie, ale dobra, moja ambicja się odzywa. Ja bym tutaj musiał mieć delikatnie ładniejszą tą bramę, no bo zróbmy to też w miarę naszych możliwości, żeby było git. Czemu oni tam tak szybko giną? Halo, przepraszam bardzo, jeśli nic nie dzieje. Nie, dzisiaj jestem na odcinku sam, więc czasem będę musiał sprawdzać, czy tam nic się takiego nie stało. Dobra, to będzie nasza brama. Dodatkowo, zaraz tutaj się coś kopie, ale to nieważne. Możemy zrobić fosę, w sumie to czemu nie, tylko nie wiem, czy ci pillagerowie nie będą wpadać do tej fosy. Dobra, set magma. Dobra, zróbmy tutaj magma bloka na przykład, żeby troszkę potracili życia. Zrobimy też dzień, bo nikt nie chce w ciemności siedzieć i oglądać, to jest chyba oczywiste. No i dobra, czas na etap drugi. Na etapie drugim zaznaczmy sobie coś takich rozmiarów. Tutaj będzie na przykład nasz zamek, chociaż wiecie co, on nie jest w ogóle równy. Znaczy, to nie jest kwadrat. Dobra, to może będzie wyglądać jak kwadrat. Walls, stone, bricks. Okej, okay. Czy będzie git? No dobra, będzie git. Teraz to podciągamy w górę. Stack albo nie, dobra, jeszcze nawet nie stackujmy tego. Doróbmy sobie tutaj troszeczkę kształtu. Nikt nie powiedział, że illagerzy nie mogą mieć ładnej bazy, co nie? Dobra, ona nie będzie ładna, ale przynajmniej będę mógł udać, że się starałem. Jeżeli jeszcze to wymienimy na to, no to już będzie miało więcej sensu. Dobra, stack 10 na przykład. O, no i jakoś to zaczyna wyglądać. Weźmy tutaj cobweb i możemy cobwebem to wszystko tutaj zatkać. Okej, okay, no to możemy już w sumie dać tutaj pierwsze moby, tylko do tego potrzebujemy anvila. Dlaczego? Bo teraz nazwę sobie pillager, po prostu wszystkich tak nazwę. Po kolorze jajka rozpoznam raczej, kto jest kto. Dobra, tutaj będzie E, żebym sobie nie pomylił. Więc wstawiamy naszych... Zaraz, ty gościu, ty miałeś tutaj stać. Dobra. Pyk, no jest bardzo ładnie. Pierwsi pillagerzy są na murach i to oni będą ostrzeliwywać widzów, więc będzie naprawdę grubo. Zobaczmy, jak mnie ostrzelają, jeżeli włączę sobie GM, a czy w ogóle mnie ostrzelają. Halo? Halo, wy... Nie. Ej, oni serio we mnie nie będą strzelać? To bardzo dziwne. Ale w takim wypadku możemy delikatnie poprawić tą sytuację i zróbmy tak. Sety 2, okej, czyli sobie po prostu podniesiemy delikatnie ten teren, tak żeby każdy podchodząc do zamku musiał przejść przez górkę, na której już pillagerzy będą mieli większy zasięg. Halo? Czy wy chcecie we mnie strzelać? Okej, naciągają kusza, ale dopiero jak są bliżej. O, dobra, tutaj już strzelił. Halo? Pillagerzy? Powoli się boję, że ci pillagerzy nie są chyba zbyt ruchomi, no. No niestety, dobra. GM0. Może jeszcze raz zrobię podejście. Dobra, no teraz to już bardziej. No teraz to już zaczynają faktycznie strzelać. Halo? Czy oni potrzebują dłużej celować? Ale ci pillagerzy są beznadziejni.
beznadziejni. Dlatego sobie będziemy musieli poradzić jeszcze innymi pillagerami. Wychodzi na to, że powinniśmy obniżyć ten poziom sety 0, expand 1D, sety 0, żeby tutaj po prostu zrobić ujście. Teraz zamienimy sobie to na trawę, żeby tutaj dalej to wyglądało w ogóle jak cokolwiek. Dobra, set 2, proszę bardzo. Oczywiście wiem, że teraz musimy całą tą budowlę poszerzyć w dół, niestety. Stack 2, okej, więc teraz dotyka podłogi. W sumie moglibyśmy jeszcze zrobić takie zagranie, że tutaj postawilibyśmy pillagerów, znaczy evokerów bardziej. Dobra, nie wiem, czy oni, jeżeli będą tutaj na pierwszym froncie, to czy oni się rzucą na graczy, ale powinni się rzucić. Dobra, więc mamy tutaj wystawioną armię tych. Teraz czy oni się na mnie rzucą chociaż? Wiem, zero. Ale dobra, od razu się rzucili. Więc działa? Działa. Czy tutaj będziecie w stanie też do mnie strzelać, jeżeli tutaj będą gracze? Halo, przepraszam bardzo. Jeżeli bym się oddalił, to nie? Nikt z was? Nie, no ci pillagerzy są beznadziejni, ale jeden strzelił! Tak, więc można to uznać za sukces. O nie! Moje pillagery wchodzą na magmę! To je blokuje! Dobra, zróbmy to tutaj set 2. Uwaga, skupmy się na murach, żeby nie zginąć, bo pewnie nas dorwą. Jak coś, to nie budujcie murów, bo to wy macie atakować. To tak na wszelki wypadek im napiszę, w razie gdyby już budowali mury. Czy oni budują mury? Oni budują mury. A, no dobra, to nieważne. No to nieźle. No i dobra, teraz możemy przejść dalej. Właśnie, jeszcze kolejna sprawa. Ravenger, Ravengera też damy tutaj na pole walki. No jak nie, no Ravenger musi być. Damn, będą dwa Ravengery. Tak, o kurde. Nie wiem ile ich tutaj jest, ale na pewno nie 100. To jeszcze nie ten poziom. No i dobra, spróbujmy teraz zrobić wejście do środka. Czy będą w ogóle w stanie sforsować tą wieżę. I tutaj w środku będzie etap w sumie najcięższy. Ale najpierw zróbmy tej sety spruce plank. Time set 0, żeby było jasne. No i teraz tak, zróbmy sobie coś takiego, że zaznaczymy odtąd, dotąd, sety struce planks, okej. Tak samo sobie tutaj zrobimy odtąd, dotąd, tylko replace 0 na spruce planks i też odtąd, dotąd, okej. I teraz zróbmy tutaj dojście do złota, które trzeba będzie ukraść. Spróbujemy to zrobić, ale żeby było trudniej, to jeszcze nie przejdą po czymś takim. Dlaczego po czymś takim? No dlatego, że na przykład tutaj z boku możemy dać znowu pillagerów, którzy będą po prostu strzelać do tych widzów. I damy tutaj jeszcze gate'a, żeby widzowie mieli możliwość zawalczenia z nimi. Dobra, więc mamy pillagera jednego, drugiego, trzeciego. O, ten nawet ze sztandarem, no to taki bardziej, słuchajcie, premium pillager bym powiedział. Dobra, jeżeli teraz bym zechciał przejść przez to, to czy mnie zrzucą? No dobra, może za szybko przyszedłem, zanim się w ogóle zdążyli popatrzeć. Ała, ała, dobra, ej ty, żebym nie zginął tylko. Dobra, czy jednak potraficie co nieco zrobić. Tutaj tak samo, robię te zagrody przede wszystkim po to, żeby oni nie wchodzili na siebie jak te głupie szkielety i nie robili wewnętrznych afer, kiedy oni mają działać razem, tak? Dobra, tutaj są kolejne pillagery. Doróbmy tutaj jeszcze schody. Ej, czy ja robię w ogóle dobrze te schody? To nie jest w sumie takie proste, jak się wydaje, że jest. A zwykle, kiedy się nie wydaje proste, to jest proste. Dobra, dorabiamy tutaj schodki, takie cyk. I w sumie sobie możemy je od razu skopiować. Dzięki temu wkleimy je tutaj. Pastę, okej. Ej, nawet jest równo, kurczę. No, znaczy, no, poza tym, dobra, tego jak coś, to nikt nie widział. Dobra, teraz tutaj robimy podłogę. Sety, spruce, planks. Już tylko 120 widzów zostało, a nawet nie zaczęliśmy. I zróbmy tak. To ukradnie tego armor standa, ten wygra. Ej, a zróbmy to jeszcze 180, czy to jest w ogóle do zrobienia taka 180? Chyba tak, ej, dobra. Znaczy, może nie aż jak na ludziach by się wydawało. Dobra, teraz dajemy tutaj całą zbroję na to. Pyk, 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 pyk. Ja oczywiście w ogóle w tej walce nie będę uczestniczył jak coś, żeby nie było pytań. Okej, następnie tutaj musimy dać dużo tych, żeby oni tutaj bronili w tym miejscu. Tak samo tutaj, więc pillagerów jest dalej wszędzie masa. Ale śmiesznie będzie, jak damy jeszcze dwa Ravengery, na przykład wokół. Jeden będzie tutaj, a drugi będzie tam. Więc każdy, kto się wślizgnie, po prostu, no, będzie musiał prędzej czy później się z nimi poznać. Dobra, jest naprawdę dużo tych pillagerów. Oni są wszędzie. Kurde, pillager, czy wy teraz tutaj wszyscy pospadaliście? Mieliście być na polu walki. Dobra, ja je po prostu postawię jeszcze raz na nowo. O wiele lepiej to wyjdzie. Ale zrobię to dopiero przed walką, żeby oni tutaj nie powpadali, bo tutaj jest taki drugi etap jakby. Czy oni w ogóle zaczęli niszczyć te mury? Czy oni tutaj dalej mają te mury? Nie, oni dalej mają mury. Szkoda gadać. Przejdźmy więc dalej. Teraz moglibyśmy na przykład zrobić tutaj walls, oak, lock po prostu. Okej. Okay. Replace 0 na 20. Więc zrobiliśmy sobie teraz szklany sufit. O, właśnie, iluzjoner by nam się przydał teraz. Zapomniałem o nim totalnie. Dobra, zespawnujemy iluzjonera gdzieś
tutaj. Samon Illusioner. O nie, dobra, trochę się boję, co on będzie robił. Weźmiemy sobie też Krowado, bo trzeba go nazwać, żeby nie zniknął. Ej, nazwijmy go Boss. Tak, idealna nazwa dla ciebie, Illusioner. Jeszcze jest Evoker. One mi się mylą, bo nie za bardzo wiem, który robi co. Dobra, zespanujmy przed tutaj Samon. Evoker to już tutaj mam. Byk. Dobra, więc mamy tutaj jednego Evokera. Tutaj mamy drugiego. Dobra, dajmy tutaj trzeciego. Zobaczymy po prostu, co się będzie działo. Widzowie są nawet uzbrojeni, więc to nie jest żaden argument, że ej, Darkness nie da z obrady, bo są słabi. Oni nie są słabi, oni tylko udają słabych, okej? W sumie, jakby nie patrzeć, to Wiedźma też jest jakiegoś rodzaju przyjacielem Illagerów. Dobra, ja bym tutaj dodał tak po prostu Summon Witch, nie Weaver. Okej, więc mamy jednego bossa więcej tutaj. O nie. Dobra, pytanie kolejne jest takie, czy my już jesteśmy gotowi? Czy ja tutaj cokolwiek mógłbym jeszcze poprawić? Ewentualnie, no dobra, tutaj może jest troszkę pusto. Zróbmy mury w ogóle wokół. Sety Stone Bricks, tak żeby to faktycznie wyglądało jak zamek. No i dobra, no i mamy. W sumie, jeżeli chcielibyśmy im utrudnić wejście dalej... O, ja wiem, co zrobimy. Coś, przy czym mogą się przynajmniej przydać nasze minionki na murach. Sorry, chłopaki, wy tam musicie iść. Dobra, no zastanów się, gdzie idziesz, no a nie chodzisz w tej we w te. Dobra, set Stone Bricks. Tak samo zrobimy tutaj. Dotąd, tak? Czy to jest równej wysokości w ogóle? Ej, akurat jest. Dobra, zróbmy tutaj kilka drabin, no bo wchodząc na drabiny będą się narażać na ostrzał tych z tej strony. To zresztą było widać, bo oni już się na mnie teraz patrzyli, a ja nawet nie jestem do zestrzelenia, bo jestem na creative'ie. Okej, to już wygląda solidniej i w to mam większą wiarę, że się w ogóle uda. Dobra, jak tutaj idzie, widzą? Znaczy, czemu ktoś tutaj ma diamentowe itemy? GM1, o nie, kopie. Czemu oni mają Clipixo? O nie. Dobra, więc czas rozdać kilka banów. No, niestety, nie wszyscy się umieją fair bawić, ale widzę, że już innych tutaj diamentowych odpałów to nie ma. Dobra, mamy Paputa 12, który niestety tutaj też cheatował. Mają Ender Chesty w ekwipunkach. No dobra, więc oszuści zostali właśnie pokonani i wygnani. A tymczasem, o nie, ja sobie usunąłem to przez nich teraz. And here we go again. Dobra, więc rozstawiamy teraz. Okej, Pillagerów, let's go. Ej, jeżeli w sumie ktoś z was się doliczy, ile ich było, to napiszcie w komentarzach, jestem mega ciekaw. Dobra, i tutaj dajemy 3 Ravengery, tak na rozgrzewkę oczywiście. A no i tutaj też nie powinno... Ej, w sumie dobra, jest ich naprawdę bardzo dużo teraz. Uwaga! Ściana opada za 30 sekund. Wszyscy do ataku. Żeby oni razem zaatakowali, bo jak nie zaatakują razem, to ja wiem, że po prostu nie mają szans, więc nawet wolę im to napisać. Uwaga! Zaczynamy za 3, 2, 1, set 0, let's go! I w taki oto sposób brama opadła. Widzowie ruszyli do ataku. I w sumie pillagerzy tutaj też ruszyli do ataku. Od razu pierwsze co to przebiegli przez to, patrzą i się próbują budować, ale niestety, no nie da się. Uwaga, czy oni w ogóle są w stanie przejść przez pierwszą, co oni robią? Czy oni tutaj wychodzą tylko i giną? Ej, pillagerzy ruszyli w głąb! Jak nie pobiegniecie razem, to nie macie szans! Czemu oni się bronią? Czy oni wciągnęli pillagerów na swoje terytorium? To też jest w sumie jakaś możliwość. Jedno jest pewne, pillagerzy stąd są tam, dobra, wiecie co? Ja muszę tym pillagerom zrobić możliwość przejścia, tak żeby tutaj też się nie robiła po prostu gorąca wanna, bo uwaga, pillagerzy do ataku! I ruszyli na widzów! Ej, oni serio ruszyli na widzów, no tego się nie spodziewałem aż tak. Ale są też widzowie, którzy starają się przejść do bramy. Czy oni próbują to kopać? No nie, no przez to może tylko przejść. Mamy pierwszą osobę, która przeszła dalej, ale zginęła z rąk pillagera. Widzowie nie potrafią się zebrać. Damn! Dobra, wiecie co, ja im może troszkę ułatwię jeszcze sprawę. Usunę tutaj wszystko, co zbudowali, żeby łatwiej było im się poruszać. Dobra, uwaga, sety zero. Więc teraz wszyscy... Oj, oni jeszcze poginęli od tego. Macie atakować, bo zginiecie, nawet nie wejdąc. Aj, damn, dobra, nieważne, czy ktoś w ogóle przyszedł dalej? Czy jest chociaż jedna osoba? Nikt nie doszedł dalej. Czy się wszyscy wystraszyli tych villagerów? O, to jest sumie, że te latające małe gnojki, nawet nie pamiętam, jak się nazywają, ale to jest ten moment, kiedy widzowie obejmują inicjatywę i pchają się do przodu, co widać po efektach, bo jest pierwsza osoba za bramą, która niestety jest goniona, ale przechodzi jeszcze dalej i daje sobie radę. Po wejściu
się na mury, sprawa się delikatnie zmienia. Musicie ukraść nederytową zbroję. Wtedy wygrywacie. Dobra, przechodzą powoli tędy. Po drugiej stronie trwa walka. Tak, widzowie się wlewają, więc powoli zaczynam mieć nadzieję, że jednak dadzą sobie radę. Dobra, ej, to tutaj biega? Dlaczego? Aha, dobra, on nie ma. A, on ma Totem of Undying z nich. To też jest coś, co w sumie polepsza ich sytuację. Toś tutaj, dobra, nie, to tutaj jest git, to jest legalny miecz. Toś wszedł do środka. Uwaga, są pierwsze osoby, które biegną. Ej, przeszedł, przeszedł! Aha, on nie może tego zebrać. RG, rebowe, ojojoj, ojojoj. Pillagerzy. O, dobra, dobra, dobra. Ej, czy on zbierze tą zbroję? Dobra, on zebrał. Kto to jest? Nir 2. Ej, Nir 5. Jenson Wheeler! Tak! Ma on zbroję! Jenson Wheeler zebrał zbroję! Teraz walczcie do ostatniego! Dobra, zobaczymy, co zrobią w takim wypadku. Zaraz, czy Jenson Wheeler, on już odpadł? Czy on tutaj wpadł? To jest naprawdę dużo itemów, więc kilka osób musiało sobie dawać rady. Oj, zagruniony w kozi róg! Ej, te pillagery są naprawdę bardzo mocne. I to jest chłop, który ma największe szanse w ogóle tej cokolwiek zrobić. Ile ich tutaj jest? Ej, aha, bo to są kopie! O kurde! O kurde, 26 graczy! O, tutaj się ktoś buduje, korzystając z faktu, że Minecraft jest zbagowany. Dobra, czy oni wygrają się z tymi pillagerami? Na początku totalnie w to nie wierzyłem, ale im dłużej na to patrzę, tym większe mam wrażenie, że pillagerzy odpadają wszyscy jeden po drugim. Tak! Ej, czy gracze to naprawdę wygrywają? Na to wychodzi! Wszyscy stąd zostali zdednięci. Jeszcze tutaj trwa walka przed zamkiem. Zaraz, co tu jest ten koń w ogóle? Jaki ten chłop normalnie sam jedzie na tego iluzjonera? To jest iluzjoner czy Evoker? Nie wiem, cały czas mi się mylą te dwa. Tutaj jest spokojna wymiana itemów. Tak, pokonują Ravengerów, pokonują wszystkich w sumie. A tutaj zostały ostatnie typy w sumie chyba w zamku. Yo, 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 yo. Ostatni w zamku. Dojedźcie ich. No, jeżeli tutaj będą wchodzić tylko po dwóch. Dobra, tutaj już jest, widzę, taktyka. Oni mają tutaj pootwierane. Nie wiem, czy oni to zauważyli w ogóle, że tutaj można to otwierać. Dobra, ja im to nawet chyba sam otworzę. Pyk, pyk, pyk. Dobra, wychodźcie tam na nich. Iście, pillagerzy. Pokażcie, że NPC-ty potrafią. Ale chyba jednak nie. Nie. Gracze tutaj zrobili czystą rozróbę. I tak, ja jestem skłonny uwierzyć w to, że pillagerów było o wiele więcej niż graczy. Czy to jest koniec? To jest koniec. Gracze wygrali z taką armią pillagerów, evokerów, ravagerów, wszystkiemu. I wiecie co? To jest kwestia tylko jednej rzeczy, bo wcale nie mieli więcej siły. Gracze mieli więcej mózgu, więc pamiętajcie, nie tu, tylko tu. A, i zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał, piszcie po na kolejne odcinki. Do jutra. Yo!